Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości, a dzisiaj będę składał Piotrowi komputer. Mamy tu kartę Wi-Fi, a także, tak jak uzgadnialiśmy na Messengerze, kartę dźwiękową Krawita, która będzie działać pod kontrolą Linuxa. Obudowa to jest coś takiego od Crux Astro. Oczywiście tu mamy szkło. Mamy tutaj płytę Gigabyte, procesor Intela 6400, Intel Pentium Gold 6400. A płyta jest o takich parametrach. I dysk Team Grupa 256 giga. Obudowa jest niewielkich rozmiarów. Posiada dwa porty PS2, jedno DVI, jedno HDMI, chyba DisplayPort, dwa razy USB 2.0, dwa razy 3.0, dwa razy 2.0, jedno wejście Ethernet i podstawową kartę dźwiękową. To komputer będzie dla początkującego rapera, który po prostu chce zacząć na czymś składać swoje bity, piosenki, czy jak to on tam nazywa. Ja mu po prostu to tylko umożliwię, a co on dalej zrobi, to już jest jego kwestia. Obudowa posiada na przodzie włącznik, reset, USB 2.0, dwa wejścia audio USB 2.0 i jedno USB 3.0. Więc jest fajnie. Z takim zestawem to może, jak to się mówi, Sudanu nie podbije, ale też będzie zajebiście. Dobra, więc w pierwszej chwili zaczynamy od ściągnięcia sobie szklanego panelu. Gdzieś go sobie odłożę, żeby nie wywalił się, bo jak wiecie, szkło jest cholernie drogie. A to jest konkretny panel szklany. Dobra, tutaj sobie przerwę na chwilę. Więc słuchajcie, mamy już ogarnięte. O, już mogę wam pokazać, to jest taki dysk Team Grupa ma walony na swoje bity i różne inne graty, które sobie tam będzie miał na tym dysku. To jest na chwilę na bok. Komputer muszę położyć tak na boku. Wiecie, to nie jest, jak to się mówi, obudowa z żelbetu, że jak pierdolniesz młotkiem, to nic się nie stanie. Oczywiście stanie się. Jeszcze tu będzie miał 92 mm wentylator, który obecnie jest zamawiany. I mogę tyle na tą chwilę powiedzieć. I śledzie są wyłamywane. Powiem tak, śledzie są wyłamywane. Dobra. Tutaj wyłączę na chwilkę, bo muszę otworzyć kartę. Powiem szczerze, myślałem, że jest większy to Sand Blaster. A zobaczcie, to jest takie maleństwo. Tutaj to się wydaje taki gigant, a tu jest to dosłownie maleństwo. No, ludzie, to ja myślałem, że to są jakieś kpiny. No dobra, oczywiście panel przedni będzie podłączony pod złącze audio. To zaraz uczynimy. Tak, sobie przyszykujemy slocik numer ten na samym dole, to będzie na audio, ten jest, a ten jest nieużywany, to mamy tylko do dyspozycji ten niżej i ten, dobra, to będzie ten, będzie na audio, a nie, audio możemy podciągnąć spokojniej na ten dole. Wyłamujemy. Sorry za burdel w garażu, ale chciałem, żeby film był nagrywany po prostu tak, jak ja to robię zazwyczaj. Dla mnie jest to poprzedność, więc skupiaj się, cholero. O. Bierzemy sobie oczywiście śrubki, takie duperele, to ja poskręcam sobie później. Wyłaź. I zobaczcie, mamy tutaj. No skup się. Jak zwykle. Ja se położę na chwilkę, bo i tak muszę zrobić jedną rzecz. Będzie potrzebna folia antystatyczna. Muszę ją położyć na tą folię. O.
I to jest karta właśnie Sand Blaster. Mamy tu oznaczenia. O. To nie jest duże maleństwo. No jednak jest. Dobra. I jedziemy dalej. Będziemy musieli podłączyć. Wtedy i tak muszę na chwilę zastopować. No bo w sumie nie. Nie będę nic stopował. Tylko na chwilę nie będziecie nigdy widzieć, bo muszę tutaj w tej stercie, kurde, tego elektronicznego złomu się przebić. O Boże, kto to montował? A, dobra. Bo potrzebuję kabel HD audio. Jest to... Jak to jest tu podłączone? Aha, w ten sposób. Mają rozmach. O, pyk. Dobra, słuchajcie, mamy podłączone. Mamy podłączoną już. O, podpiąłem kartę. Teraz sobie wyszukamy miejsce. Ale coś tu śmierdzi w tej obudowie. Poczekajcie, bo coś mi tu, słuchajcie, no jasne, ja tu chcę famać, chcę tu wcisnąć, a to jest zakręcone. Jak to się, o kurde, ruszyło. Znaczy, ja wolę z ręki to nagrać, jak ja ten komputer składam. I tyle. Okej. Okay. Coś tu wpadło do środka. Spokojnie. Oczy, spokojnie. Tutaj nie, żadne zwarcie się nie zrobi. Zaczekajcie i tak na chwilę, bo mi śrubka z... dobra. Już wkręciłem. Karta siedzi na miejscu. Tak będzie, o, mniej więcej miał komputer zrobiony. Tu mamy karciochę. Jest zarąbiście, powiem szczerze. A teraz weźmiemy się za kartę Wi-Fi. Karta Wi-Fi będzie tutaj. Aha, tu mam kondensator, przeszkadza jeden, ale to ja wyłamiemy sobie spokojnie. Kolega chciał taką obudowę, to kolega ją będzie miał. Nic nie zostało uszkodzone. Dobra. Teraz bierzemy się, bo była mi wkrętarka potrzebna, bo służyła jako doświetlenie. Tu mamy od Sand Blastera pudełko, a teraz bierzemy się za kartę Wi-Fi. Co my tu mamy w tym pudełku od karty Wi-Fi? Różne różności, pewne jak zwykle. Nie, tak to jest, jak się jedną ręką wszystko robi, ale chcę, żebyście widzieli, bo są u mnie w pracy osoby, które pierdolą farmazony, że za ty pierdolisz, ty takich komputerów nie składasz, tylko nagrywasz jakieś półfilmiki i wrzucasz to na YouTube'a, a ci twoi widzowie to banda takich i takich i oni to oglądają. No panie kolego, jesteś pan w błędzie i to niesamowitym. To jest do Bluetootha. To jest śledź low profile. Panie kolego z pracy, jakbym się nie znał, to bym w komputerach nie siedział i bym tego nie robił. A to jest kolegi karta Wi-Fi, którą będzie miał. Jest razem z technologią Bluetooth. Tak wygląda. Jest zarąbista, chłodzona. O, widzicie? Macie. Chcecie, to sobie zeskanujcie kod QR. Jeżeli macie coś takiego, to dzięki temu możecie wyszukać sterowniki w Windowsie. Jest to fajna karta sieciowa. Dobrze, za chwilę ją podłączymy. A nawet tak sobie ustawię, to będziecie od razu widzieć. Poczekajcie, gdzie ja ten kabel wsadziłem. Jak ja kocham takie rzeczy robić. O, tutaj sobie rozplączamy.
I taka uwaga, zawsze rozplątujcie kabel w przeciwnym kierunku niż jest składany przez fabrykę. Włożone, dociśnięte, jest wszystko dobrze. Tutaj to dopiero będzie mordor. Słuchajcie, będzie mordor dlatego, że teraz trzeba w to wcelować. O, weszło, weszło. Jest, jest. Sorry za słabe oświetlenie. Wkrętarką wam poświecę. O, widzicie? Siedzi, siedzi. Tak samo karta dźwiękowa, sandblaster. Jest, jest. Działa, działa. Zajebiście. No i dobra. No i mamy. I teraz część druga anteny. Zobaczycie efekt wow, jak to będzie wyglądać z antenami. Wielkie są cholery. Oczywiście pudełka, wszystko pojedzie do niego. Faktury, wszystko mam ja, więc jak coś mu się tam będzie... Działo nie w tą stronę, to będzie... O. Dobra, i mamy od razu i Bluetooth podłączony. Czego mi się skupić nie chcesz? O. Mamy od razu podłączony Bluetooth. O, przypatrzcie się wam wkrętarką w świecę. Tu pod wejście USB mamy Bluetooth wpięty od razu. Jest podpięte audio i jest podpięty kabelek. Mamy wszystko gotowe, to teraz... Coś tu wpadło? Czekajcie... mi się coś wydawało. Dobra. To tak, to teraz śrubeczki przykręcamy. No to sobie, wiecie, zastopuję, bo ja nie chcę odpierdzielić tu czegoś. No i dobra, zobaczcie, tak to wygląda. Postawię go do pionu. Czekajcie, o. Coś tu jednak wpadło. Czekajcie, czekajcie. Jakiś gwóźdź. No. Więc tak to wygląda. Mamy kartę audio, mamy kartę Wi-Fi i tak wygląda cały komputer. No tak będzie wyglądał tył. Proszę bardzo, mamy tu kartę audio Sandblastera, mamy tu kartę Wi-Fi, takie będą wielkie anteny. Jest to niezbyt duży komputer, ale dla Piotra to jak znalazł. O, będziesz miał stary, zajebisty komputer. O, tu mu dałem wentylator 120 z PWM. No więc karty graficznej tu po prostu nie będzie, to jest taka płyta. Czekaj, odwrócę. O, to światło, to jest taka płyta główna, gigabajta, karta Wi-Fi, karta dźwiękowa Sandblastera, jeszcze raz pokażę, karta Wi-Fi. Jest jej model, a to jest karta dźwiękowa Sandblaster od Creavita i obsługuje takie technologie. Oczywiście będzie działać to z Linuxem, więc karty Sandblastera wspierają technologię ALSA, która jest wykorzystywana w Linuxie do dźwięku, więc wszystko będzie działać dobrze. Więc mój kolega będzie miał świetny komputer za niewielkie pieniądze. Dziękuję i pozdrawiam. Piorun Burza Elektryk.